Dobrze, a teraz, moi drodzy, uwaga, zbieramy się teraz do bardzo sążnistych oklasków, bo za chwilę na tej scenie wyjdzie człowiek, który mieści się dokładnie na spektrum między księgowym a informatykiem. On mieszka na hucie, ale tylko po to, żeby było kogo napić. Uwaga, dajcie wielkie brawa, przed wami Tomek Machnicki! Krzysek Kasparek to był. Ej, ale Krzysek, z tym, że my się śmialiśmy, to nie, że ty jeździsz tramwajem, tylko że do pracy powiedziałeś. Wiesz, naprawdę wkładasz dużo wysiłku, żeby oszukać bliską ci osobę, żonę. Powiem, na YouTubie powiedziałem, przecież bym ludzi nie oszukał. Coś wspaniałego. Siema, dobry wieczór państwu. No fajnie, że pani zaśrubała mi na początek, Aga, zaśrubałaś, bo przychodziliśmy na ty, kurwa. Teraz, że przeprosisz, to co? Co ja mam zrobić teraz? Czy się nagrało, jak śrubałaś? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale prawdopodobnie tak, ponieważ śrubnęłaś względnie głośno. Jakby zasłanianiem twarzy teraz też tego nie odkręcisz. To była bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ... Szczerze, ja bardzo chciałbym się do ciebie przypierdolić, ale to na nagraniu też źle będzie wyglądało. Bez sensu, no nie mogę tego zrobić. Wiecie, jakby ktoś jeszcze się nie zorientował, to ja nie jestem takim jakimś zwierzęciem scenicznym, no nie? To jakbym miał być zwierzęciem scenicznym, to taką ćmą chyba najbardziej. Wiecie. I to nie chodzi o to, że ja po ciemku występuję i że lecę do światła, tylko że po prostu łatwo mnie pomylić z pięknym motylem. Też ja bym powiedział, że jeśli chodzi o typ komika, to jestem takim pretensjonalnym marzycielem. Że wiecie, jak nie umiesz mnie docenić, jak jestem nieśmieszny, no to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem śmieszny. Ostatnio tak sobie szedłem pod sklepem, no nie, i tam chłop wyjeżdżał samochodem spod tego sklepu, na skrzyżowaniu stał, miał troszeczkę miejsca, to dosłownie 5 sekund trwało. A drugi typ za nim stał, miał opuszczoną szybę, krzyczy do niego: ty śmieciu ty! Jedź do jasnej cholery! Przez takie śmiecie nasza Polska stoi w miejscu! To jest chłop, dzięki któremu Polska w końcu się rozwinie. To 100%. Dobra, no. Też z drugiej strony to się trochę nie dziwię, że ludzie tak są zdenerwowani, no bo jest, no nie, gorąco, te korki są i gołębie wszędzie. Naprawdę, to często się mówi, że gołębie to są takie latające szczury. I to nie jest prawda, no bo gołąb pani raczej nie zaatakuje, a szczur z drugiej strony się raczej nie zesra. To można powiedzieć, że jest 1-1. Ale to też niewiele osób wie, że gołębie przenoszą też groźne choroby. Między innymi kryptokokozę, zwaną również drożdżycą europejską, i chlamydię psitaki. Nie? I słyszycie, jak to brzmi? Ja się zastanawiałem, jak powiedzieć dziewczynie, że złapałeś chlamydię od gołębia. Słuchaj, kochanie, jest przykra sprawa. Mam chlamydię od gołębia. Co? Jesteś pojebany? Nie mogłeś jak normalna osoba mnie zdradzić z inną kobietą? I teraz pytanie, jak ona sobie wyobrażała mnie z tym gołębiem? Jakby... Kto jest pojebany? Ja to wam powiem, mnie to się wydaje, że te gołębie się zmawiają. One mówią: ty, patrz, znowu myje ten typ, wołaj chłopaków, przylatują i na tym parapecie pu, pu, pu odlatują.
Ty patrzysz, a to jest normalnie jak dzieło mistrzów impresjonizmu, jak obraz Van Gogha. Patrzysz, nie wiesz, czy ścierać, czy jeszcze coś domalować. Później się szuka w internecie, wpisujecie słowo srające, od razu wyskakują ptaki, gołębie, psy, koty, dzieci. Dzieci by były na pierwszym miejscu, jakby mogły latać i srać po parapetach. Ja kupiłem sobie na Eliksie tego sztucznego kruka. I wiecie co, on działa w ten sposób, że po prostu przechodzi na ich stronę i sra najwięcej ze wszystkich. W ogóle OLX to jest wspaniałe miejsce, ja tam sprzedawałem grę za 150 zł na OLX-ie i pisze do mnie chłop, mam stówę, mogę być za 15 minut. Za chwilę następny, mam 50, będę za 5. I to był ten sam typ. Ja myślę, że on za chwilę, zanim cokolwiek napisze, już będzie kurwał mnie w mieszkaniu. Wyskoczy zza sofy, powie, no, za 40 nie pójdzie, jak już jestem? Ale i tak najlepszy był chłop z Kielc. Jak sprzedawałem bluzę z kapturem, mi wysłał zdjęcie swoje, pisze, ziomuś, będzie na mnie dobra? A pisze, ziomuś, to jest twój rozmiar. A on później dzwoni do mnie i mówi, ziomuś, rękawy są za krótkie, 10 centymetrów. Ziomuś, na zdjęciu byłeś podwiniętych. Ja w ogóle do Kielc to się chciałem przeprowadzić 10 lat temu do dziewczyny. Co myślę, ja pierdolę, z Krakowa do Kielc. To tak jakby, nie wiem, Batman się miał przeprowadzić do Sandomierza, żeby grać ojca Mateusza. To też w ogóle był związek na odległość, nie? I wiecie, co najbardziej nie pomaga w związku na odległość? No, to też. I jak wasza dziewczyna sobie znajdzie nowego przyjaciela, on jest do was bardzo podobny i akurat jest na miejscu. A chłop był do mnie no mega podobny. Gość był zajebiście przystojny. No po kim, ale po tobie to się Aga tego nie spodziewała. Prawda? Trochę się cieszę, że cię to tak śmieszy, ale jednak trochę mi też przykro. Jezus Maria. Słuchaj, chłop jeszcze miał taką zajebistą brodę. I występował w 1 z 10. Nie, ja tu normalnie szanuję tych zawodników, oni tam odpowiadają na trudne pytania. Ale jak ten chłop odpowiadał, to ja tylko miałem w głowie, taki jesteś kozak? To czemu kurwo nie bierzesz na siebie? On tam odpowiadał na różne pytania, ja tylko słyszałem, jak mówi, rucham twoją dziewczynę, stary, rucham twoją dziewczynę, stary. A sznuk ciągle tylko do niego, dobrze, dobrze, dobrze. Już nie miałem koszmary z tym typem, ze sznukiem i z moją dziewczyną, jak przed nimi klęczy i mówi, na siebie, na siebie, na siebie. No, ona była taką trochę dziwną typiarą, bo wymyślała takie jakieś rzeczy, na przykład mówi, że odcina te końcówki z bananów. Mówi, bo tam są robaki. Mówię, kurwa. Jakby tam miały być robaki, to czemu wszystkie by siedziały ściśnięte w końcówce? Czemu jakiś by nie powiedział, pierdolę, idę na środek? Jakiś inny go woła, robaku, co ty pierdolisz, ludzie to jedzą! Ludzie to jedzą! To ona mówi, w końcówce, no bo grawitacja tak działa, spadają na dół. Ja mówię, bo to nie każdy wie, w ogóle banany na drzewie wiszą do góry nogami. I jak robaki musiały być na nas wkurwione, że wiecie, zakładały czekany, uprzęże. Mówią, zapierdalać, na dole się nas spodziewają! Jak to by się zaczęło w ogóle, nie? Jest jakieś zebranie, wielka rada robaków, tam jakieś te pchlenie czy inne przynęty się odzywają, nabijają nas na haki! Owsiki mówią, mają nas w dupie! Jakiś stary robak, taki wiecie, z brodą, z wąsem, mówi, o, opowiem wam historię o człowieku,
co dzielił dżdżownicę, aż się zrobiła niepodzielna. No i od tego czasu one się chowają w bananach normalnie, jak w tym koniu trojańskim, żeby się nam wpierdolić w przewód pokarmowy. Później, wiecie, brzuch boli, idzie się do szpitala normalnie, oni tam to wycinają i od takiego pierwszego robaka to się nazywa wyrostek robaczkowy. Tak, to jest. Kiedyś znowu została tą fanką skoków narciarskich. Mówi mi Tomek, bo ta piłka to jest sport dla debili. Oni tam tylko biegają za piłką. No, na skoczniach to się dzieją rzeczy niestworzone. Ja wiem, że piłka to jest prosty sport, ale skakanie to jest kurwa odruch. Równie dobrze można by oglądać pasi koniki, jakby im ktoś mierzył odległość. Ja nie widziałem, żeby pasi koniki w piłkę nożną napierdalały. A ona mi mówi, Tomek, ty nic nie rozumiesz? Oni tam muszą liczyć parabole lotu. I ja się zacząłem zastanawiać, jak parabole lotu liczy Piotrek Żyła. Że podchodzi do niego reporter po nieudanym skoku. Panie Piotrku, co się stało? Co się stało? Ha, deltę źle policzyłem. Ja sobie sprawdziłem i podręcznik dla sędziego piłki nożnej ma 1200 stron, a podręcznik dla sędziego skoków narciarskich się zawiera w zdaniu, czy się panu podobało. Tak na koniec wam powiem, że jestem informatykiem. Nie. I nie, no już prawie nie. I miałem kiedyś egzamin na studiach. No i zupełnie sobie o nim zapomniałem. To był egzamin z matematyki. Ja sobie przypomniałem dzień przed, zrobiłem to, co każdy porządny student w takiej sytuacji. Czyli powiedziałem sobie, a chuj, jakoś to będzie i poszedłem spać. I rano wstaję, idę tam, pukam, wchodzę do gabinetu, bo to był egzamin ustny i profesor mi zadaje pytanie. Dzień dobry, proszę podać wzór na całkę nieoznaczoną trzeciego stopnia w geometrii euklidesowej. Myślę, nie wiem, ale coś muszę zrobić, co mam robić? Tak patrzę na niego i zrobiłem... On tak patrzy na mnie, wziął mój indeks do ręki i mówi, wie pan co, ja lubię kaczora Donalda, no ale pan to jest jakiś pojebany dwuja. Wiecie, wyszedłem z tego gabinetu i się zastanawiałem, co się tam w środku wydarzyło, co poszło nie tak. I wtedy nagle zza drzwi jego gabinetu wychylił się gołąb. Tak patrzy na mnie, mówi, Tomek, ty wcale nie jesteś pojebany. Ja mówię, Także, słuchajcie, próbowanie narkotyków dzień przed egzaminem to jest chujowy pomysł. Ostatnią taką historię mam, wydaje mi się, najbardziej gdzieś inteligentną i przemyślaną w moim materiale, ponieważ sikałem. I sikam do pisuaru, widzę, że koło mnie sika drugi typ. Nie? I tak patrzę, jak on sika. I się okazało, że on nie sikał, tylko walił konia normalnie. A ja dalej patrzyłem. I skończyłem sikać i wychodzę, nie? A on mnie tak łapie za ramię. Mówi... Możesz zostać? I to było tak romantyczne, że zostałem. I pomogłem mu dokończyć. I tak poznałem Krzyśka Kasparka. Dziękuję bardzo, tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wam.